Tu się jakąś fabułę chyba robi, co? Albo sekret. Ciężko powiedzieć na razie. O, kapliczka jest, dobra. Może tu będzie w ogóle progres fabularny, kto wie, no ciężko powiedzieć na pierwszy rzut oka, nie? A co my mamy w sklepie teraz do kupienia? O, znowu są te rdzenie. No to ja rdzenie kupuję. Rdzenie są mega. To mam 14, to już za dużo. Niebiańska gruszka. Nie mam nic na sprzedaż? Dobra, spoko. Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Dawać bossa. A to nie są takie... te wydarzenia z rozdziałów? Możliwe. Ej, patrzcie, czy tu jest 6 tych? Możliwe, nie? Czekajcie, czekajcie. Tak, tu mogą się malować chyba te rozdziały. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7 w sumie jest. Może jeszcze jakiś finał. Tylko co to daje? Nie wiem. Nie wiem i będę musiał się dowiedzieć później. Ale wygląda na to, że tu się te rozdziały po prostu malują. Tylko co więcej tu można zrobić, to nie wiem. No dobra, to chyba wychodzimy. Będę się dowiadywał w trakcie, albo ktoś mi powie o tym. A jak to się nazywa? O. Jak to się nazywa? Wielka pagoda. Wielka pagoda. No to wychodzimy teraz. Na mróz. Jest nasza małpa. Ale coś tu się musi dziać, nie? Wielka pagoda. Dziwna sprawa. Tak jakby tu jakaś bitwa się miała stoczyć. No dobra, czegoś nie wiem. Ewidentnie czegoś nie wiem. I to jest tylko tutaj to. No to wam powiem, że to będzie musiało być ważne w miarę. No. Jak to jest tylko to, coś tu się będzie działo później. Dobra, no to chyba się widzimy tam dalej. Już na górze. Chyba tak. Oj, coś tu się wyprawia. Majster! Join me. Snow is the best soil for poetry. To było na końcówce, nie? Dobra, robimy szybką akcję. Zdynki. Wabik. Niech się zajmą nim. Nie, no dobra, wystarczy. Myślę, że taki chłop to już będzie bardzo łatwy. Jesteśmy tak rozwinięci. Dawaj, dawaj. Kamikadze. Dobry jest ten. Ten jest naprawdę dobry. Transformator. Bo może tutaj zobaczcie go cały czas tym ogniem. Pokryć, tu jeszcze mamy teraz grzmot. No i powiem wam, że to jest normalny progres, nie? Bo tak ta gra wygląda w większości. Tak ta gra wygląda w większości, a niekiedy taki hardcore wleci, że... jest szok. No normalny boss, nie? Prościutki. Chyba, że ma dwie fazy. Yeah.
Ah, hold it, my friend. Sit with me a while. Darkfurred, devious-natured, hunting that Gwai is no simple task. You do have some skills, but this land bites with cold. Lack of readiness could be your undoing. Our reunion is destined, and so is my role to teach you this little trick. Ah, I am extraordinary, as is my flame. It shall help you in need, be it injury, weariness, or frostbite. Beast or jaguars, none shall dare to draw nigh. No, jakiś krąg, tak? Krąg ognia. Tworzony kosturem ognisty krąg może zapewnić szybkie przywracanie zdrowia. O, taka bariera. Ale to jest w zaklęciach, których... Zaraz zobaczymy. Samodoskonalenie. W tych zaklęciach, wątpię, bo to jest pod... Tak, bo to jest pod zatrzymywanie przeciwnika do zmiany. Ale spoko, dzięki bardzo. O, wielki uczony w tykwie. A tu się nie przedrzemy? No fajnie takie odrapane te drzwi, nie? No naprawdę, design lokacji artystycznie jest mega, ale czasami właśnie brakuje dopieszczenia w tych dużych obszarach, bo już lepiej, żeby to były małe, jak mają takie robić puste, nie? Syndrom Eldena, ale to i tak nie jest tak źle jak w Eldenie. To na pewno nie. Aż tak źle jak w Eldenie to nie jest. Kurde, ale ten kostur jest tak dobry. Oczywiście na ten moment, nie? Wiadomo, że na koniec gry to nie będzie dobry, ale... Aktualnie jest sztos. Czyli co, tam mamy jakąś taką lokację, gdzie coś będzie się działo później. Albo tam będą po prostu dodawane rozdziały, to będę tam wracał. No i tu chyba wszystko na razie zrobione. Czyli my mamy... Tak, bo my mamy po wypiciu mamy jeszcze troszkę obrony. Tak, my mamy troszkę obrony po wypiciu tykwy. To naprawdę dużo tych pasywnych bonusów, nie? Naprawdę dużo. Dobra, tu się chyba już zjeżdża. No i patrzcie, to spokojnie widać, że można tu wejść, ale... No niestety. Nie ma lekko. Oj. Cool in here. Join me inside. I haven't seen the iron practice, will you? Such humor, Admiral. Let go of your stubbornness and I could request Master to set you free. Then I'd be open to joining you. Oh, I don't deserve you. That old bastard has really made good use of Wukong's relic. Even you, a celestial courtier, bend to his will. Yet my ears tell me that the Destined One has dropped the money wheel. Pity. Reckon it won't be your master who unlocks these metals eventually. These gold symbols are made by our Grand Master. And you think a puny monkey can go beyond that? Thank you.
You've roused Turtle, General. How could you know he's here below? Turtle? Snake? Who cares? I caught a whiff of monkey scent familiar enough for me to sound my welcome! Master valued your talents. He kept you alive beneath the pagoda for your own good. How ungrateful. Evidently, you just don't deserve the ecstasy of the New West. Nowy Zachód. Co to za żółw? Ja w ogóle nie jestem wypoczęty. Nie mam żadnej many. Nic kompletnie. Gwiazda. Ojej. Dobra, damy radę na szczurze. Trzeba ją troszkę podpalić. Później wybuch. Kurde, no to jest bitwa. O, w tego się zamieniła. W longa. No chyba to nic nie dało. Nie dało nic. Przydałaby się ta mana, no ale... Poszedłem z marszu. Ojeju. W sumie jak long, nie? Ten red. Nie, w sumie czarny. Czarny to był. Ten redzik to był łatwy. Dobra. Trzeba będzie się na grzmot uodpornić. Zaczyna się robić ciekawie. To jest jakaś sfera, czy co to jest? Gwiazda Kang Jin. A tamten to był Kang Jin Long, nie? O nie! Ulciki odpalają. No dobra, na pierwszy raz raczej nie ma szans. Ale ogólnie do zrobienia i fajna walka. Bardzo fajna walka. Ale widzę, że teraz mają już takie momenty, gdzie trzeba po prostu uciekać. No nie ma za bardzo walki. No i by trzeba się tutaj na porażenie, tak. I to jest porażenie. Ojeju. Dobra, ale fajna walka. Bardzo fajna walka, widowiskowa. To taka fabularna typowo. Rewanżyk, musi być. Oj, patrzcie, tu mnie wyrzuciło od razu do kapliczki jakiejś. Okej. Czyli chyba nikt nie był w stanie wygrać. Wyspa Żółwia to jest. I zobaczmy teraz te zaklęcia. Bo tu mamy 50. Krąg ognia. Czyli tu byśmy się regenerowali. Wątpię, żeby był czas. Naprawdę wątpię, żeby był czas. To tu sobie wejdę w mocny jak głaz. No, to będzie lepsze. I czy mogę udoskonalić tego ducha? Mógłbym. Tak. Oraz jej efekt odrzucenia. Dobra, mamy fulla. No i tyle. Elegancko. Czyli tak, na porażenie musimy mieć piguły przeciwko porażeniom. Dobra, mamy. Próbujemy jeszcze raz. O ile tam jest? Jesteś tam, pani? Dobra, dawaj ekipę remontową. Jej uzdrowie. O, to za krótkie. Co ona tak? Nie walczy? Ej, piany mistrz. Nie potrafi tego zrobić. Dziwna sprawa. Chyba już mu się skończyła mana. A, może mu się skończyła.
Mhm, bo on to wykorzystuje, dobra. Dobra, to teraz dawaj jeszcze ognisty na koniec. Elegancko, bardzo ładnie. I zdyńki. No i pięknie. Teraz to można walczyć, nie? Mocny jak głaz. No nie w tym momencie, ale... One też spoko. O, te kostury są duże. I częste. Dobra, dawaj pićko. Pani wróciła. Elegancko. Nabijemy troszkę ataku. Ojej. Ziup. To nawet bolało. Ojej. Co ty gadasz, Long? Pani. Proszę bardzo. Nie będziemy się tak bawić. Też mam porażenie. Dobra, w sumie jest tych tykiew trochę, to nie ma problemu. Dawaj, dawaj, wstawaj. No, elegancko. Ogarnij się, małpo. Niedobrze. Ja to przeżyję? Ledwo. Dawaj mukę, pani, bo się rozbestwiła. Spin and flash. Ziup. Niezłe jaja, nie? Dobra, to chyba na ziemi mnie dotkło. Trochę przytankowałem, wam powiem. No już ją mamy. Gwiazda Kang Jin. Master's right. Monkeys are set in their ways. Still though, you'll never crack the gold symbol. So long, constipation! I was nearly cooked alive in there.
move it. Blasted eyesore. Wasn't even worth my second glance back in the court. That same look again. A furry coat and a pinched face. Luck's all you've got. Great, another mute. Whatever. Let's not dally. Now the turtle and I have shared a few tales. What? Co to za towarzysz? Yellowbrow is not like other folks. That old monkey from Mount Quagwo asked me to back you up here to save you from his ugly tricks. He told me that once we gather all six relics, we could bring Wukong back. Let's say I buy it for now. I'll go and catch up with him first. You take a look around. No tak, no bo ten... To jest w ogóle twistik, bo ten Wukong to on jest tam na górze, nie? I my musimy go wskrzesić. No, a my gramy taką małpą. To jest w ogóle niesamowite. Bardzo podobną. Ja ten? To teraz już... O, Long chyba nie żyje, a może jeszcze wstanie. For what deed must his head be hung for all to see? For what deed must the waters they governed roam free? For what deed must all matters not known how to be? For what deed must mercy's hand so woe upon thee? For what deed must the Scion One unto the shores flee? Evening light on snow, paths clear below, lightning strikes in flow, all happens before you know. I przecież to zawsze przed tym Longiem się odpala. Jakiś cyjan... cyjanowy? Tam jest? Tam jest? Może tam jest? Dobra, zaraz sprawdzimy, ale to by był po prostu Long, ale bez sekretu? Nie żartujcie. Ale ten co... A co ja teraz dostałem za moc? Ten co w ogóle... nas teraz... prowadza w meandry. To jest dopiero dobry towarzysz. No tu jest jakiś majster. Ale ja nie mam szans z nim. Bo się nie napiłem. No to najwyżej sprawdzimy, kto to jest. Może to jest Long. Ten cyjanowy. No. Cyjanowy Long. No to miło. Ale przyjdę za chwilę, dobra? Już się nie przygotowałem, panie. Nie no, jakbyśmy z takimi dali radę, to już to była przesada. Dawaj, podpalimy dziada. I wybuch. Nie no dobra, jest mocny. Ale zaraz do zrobienia. Tak mi się wydaje. Można go z klifu zrzucić? Może to by była nasza tajna broń. Ale ciekawe, że bez sekretu teraz Long i co? To będzie kolejny z tego questa? No dobra, bez szans oczywiście, ale... No wracam. Bardzo fajnie. Proszę państwa, tu mnie jeszcze odrodziło i mamy pancerzyk do wytworzenia. Bez maski, ale... A, po tej walce, którą stoczyłem przed chwilą, ogromnie skraca czas trwania stanu porażenia. No niezłe, nie? Tu mamy 48, tu jest plus 5.
Wabik i kopie. Redukcja obrażeń. Dobra, dawaj, zdecydowanie. Zdecydowanie i zrobimy sobie na 3, żeby mieć stan porażenia. Odporność na grzmot. Elegancko. Dawaj, to ten pancerzek to obowiązkowo. O, liście zimnego żelaza. Tego mamy bardzo dużo. No to wreszcie jest secik, nie? Wreszcie jest cały secik. Super. Dobra, tak wyglądamy, ale ładnie. No w sumie tak samo jak ta... Jak ta pani. Ale małpie też przystoi. Dobra, i gdzie był ten cyjanowy wariant? Tutaj, tak? Ale ciekawe, że on jest bez sekretu. Ziup. Od razu ekipa remontowa. Z ucha wyciągnął. Dawaj, ciśniemy, dziada. No, jest trochę rzeźnia. Dobra, poszło już sobie. To my sobie wejdziemy. Trzeba go trochę podpalić. Pod koniec luta jeszcze kamikadze. No może już teraz? Tak, w sumie teraz by trzeba. Idealnie odpalona. Tak, idealnie odpalona. A teraz jesteśmy odporni bardziej na grzmot, ale... Nie wiem, czy jakoś bardzo, po prostu troszkę. O, bo to się przyda na... takich wariatów właśnie. I co go? A, tu głaz mam. Dobra, tu mam głaz. Ej, serio? No to niepotrzebny, bo już piłem. Niepotrzebny zgonik, ale to, jeszcze raz. No to wjeżdżamy w masełko. Ekipa remontowa najpierw. Zdynki. Dobra. Ile fabryka dała na tych pigułach? No i zobaczmy teraz Wabika. No, on będzie tu lutował. Świetnie. No, spisaliście się. Zaraz się przekształcimy, ale jeszcze mamy bonusy, więc spoko. Ziup. No, teraz idealnie, bo jest druga faza. Może nie idealnie, ale przynajmniej wytrzymamy. Aha. No idealnie nie poszło, ale... Dobra, daj dwie. Odporność na poparzenia. Nie ma przelewek z takim dziadem. Wiem wam, że jest całkiem dobry. No, jakieś takie ataki z przyczajki robi. O, ale dostał. No, to mi się nie podoba. Dawaj go. Co to jest? A to jest jakieś takie mocniejsze. Tak, tu trzeba uważać. Znowu poparzenie.
Super ekstra. Nie ma tragedii, wam powiem. Kurde, teraz jest. Dawaj pićko. I zmiana. Dobra, chyba go pokonamy teraz. No, lekko. Cyjanowy long. Elegancko. Czyli trzeci, jeszcze jeden musi być, tak? Ale jest sześć rozdziałów, prawdopodobnie. Wyśmienita złota nić. Więc ciekawe, rdzeń umysłu. Więc ciekawe, że nie będzie kolejnych. Perła Longa. No, ta perła też super. Szpon wstrząsający górami, materiał. Napoje i dodatki, ognisty oddech. O, super. Ten dźwięk w ogóle świetny. No to była dobra walka. To już była na takim poziomie wyżej niż fabułka zdecydowanie. Trzeba było tutaj jakieś napitki zrobić, jakieś tutaj ruszady w składzie. Ale zobaczmy, co mi tutaj daje. Co mi tutaj daje ten napitek? Nie będzie broni? A może wincy tych longów? O, wytwórz broń, jednak jest. To jest w tym drzewku. Kostur złotego longa. O, ja cię kręcę. 108. Umiarkowanie zwiększa obrażenia zadawane przez wszystkie ruchy w postawie filaru. Pięknie. Możesz przywołać longa, aby nałożyć na wroga grzmot przez silne ataki, które kosztują 3 lub 4 punkty koncentracji. What? To będę potrzebował czwartego longa, ostatniego. Albo będzie w czwartym, albo w piątym, albo w szóstym. 45 koła, stal z góry Kun. No, to będzie w innym rozdziale. Ale tak wygląda kostur złotego longa. Wow. Wow. Szacun na dzielni. I co tu można uważać? Przez krótki czas po użyciu tykwy znacznie zwiększa wskaźnik ataku następnego niewidzialnego ataku podczas używania kroku chmury. Tu mam redukcję obrażeń. O, niech będzie. Niech będzie, proszę państwa. Ależ teraz zrobiliśmy progres. Możemy iść dalej spokojnie. Jak takiego majstra pokonujemy, to jest dobrze. Jest dobrze. I gdzie jest ten nasz towarzysz? On się tu rozpłynął, nie? On się tu rozpłynął. Jeszcze zobaczę tą... O! Tą dróżkę, o właśnie. To jest wyspa żółwia. O, tu jest znowu to. Roślinka. Tam jest roślinka. Tu wszędzie coś się może znajdować. No zobaczcie, tu był w ogóle boss taki bardzo ważny. W takim dziwnym miejscu. Wystarczyło zejść ze skarpy. No nie był żaden quest. I to szczerze mnie dziwi, ale Rozumiem takie właśnie różne podejście, że raz jest tak, raz jest tak. To jest bardzo spoko. O, tu na przykład dostajemy jeszcze ulepszenie albo zdrowia, albo wytrzymałości. Maksymalne zdrowie. No kurde, nie? Bo musi być taki dokładny eksplorer szok. No ja się staram robić wszystko. W drugim rozdziale zrobiliśmy totalnie wszystko, więc jest git. No ale tutaj to dopiero początek.
zabawy. Tak, to wygląda jak początek rozdziału. Może nie totalnie, ale... na pewno nie mamy wszystkiego. Dopiero się zaczyna akcja. Okej, okay, no to tak, tu sobie przejdziemy boczkiem. Była ta roślina, nie? Ta roślina powinna być do góry. Tak, czy tu wskoczę? No i fajnie jakby właśnie po takich skałach wskakiwał, jest git. Kostur porządny, wszystko porządne. Małpi guy. 50 level, to też ciekawe, nie? Jak skończymy, to mniej więcej który, no? Bardzo, bardzo interesujące. Około 100? Jak 6 rozdziałów? Może około 100? Ale tu wszędzie coś może być. Aha, tu się rusza ten żółw. Ale jazda. Ten żółw cały... czy my się cały czas ruszamy? No? Trochę tak, patrzcie to. Ruszamy się. Ale mega. Ale mega. Dobra, tu jest jeszcze jedna roślinka. No może być tutaj na przykład jakiś, wiecie, bonus do Estusa. Może być totalnie wszystko i nie cierpię tych wariatów. Ja cię kręcę. To jest ohydne. To jest tak dramatyczny przeciwnik. On potrafi zrzucić z klifu. Zrzucić właśnie tam w więzieniu. Fatalny jest. Okej. To co, idziemy na tego żółwia? Nie chciałbym tu nic pominąć, ale... o, tu jest na przykład drzewo. Szkoda, że nie luj, ale drzewo jest. Bo naprawdę, takie mega mocne rzeczy mogą być w dowolnym miejscu. Może być jakiś bosik w ogóle. Wszystko. O, tu jest przyjaciel. Dobra, jest przyjaciel. To już takie za duże te połacie, ale no cóż. No more dawdling boy. Bringing Wukong back is what matters most. No tak. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia.